Cześć, jestem Nefren, witam Was serdecznie i tym razem mam dla Was kolejny film o Item Upgrade. Jak możecie pamiętać, kiedyś przy okazji patcha 5.1 taki filmik się pojawił, ale postanowiłem nakręcić go tak jakby drugą część, bo troszkę rzeczy się zmieniło. Jeśli ktoś nie wie, Item Upgrade to jest taka usługa, którą oferuje nam tutaj NPC i ona polega na tym, że możemy ulepszyć nasz sprzęt i w zależności od klasy tego sprzętu, czy to właśnie będzie sprzęt niebieski, czy fioletowy, czy lepicki, będziemy płacili za pomocą albo Justice Pointsów, albo używając Valor Pointsów. Kiedyś, z tego co pamiętam, to było tak, za niebieski płaciliśmy 1500 Justice Pointsów i od razu podnosiliśmy o 8 item leveli, natomiast jeżeli chodziło o rzeczy za walory, płaciliśmy 750 Valor Pointsów za 4 item levele, a można było podnieść maksymalnie 8, czyli łącznie trzeba było zapłacić 1500 Valor Pointsów za taki całkowity upgrade. I teraz co jest fajne, oprócz tego, że to wróciło, zmieniły się ceny, co jest bardzo fajne, to znaczy ją pokażę, mam tutaj specjalnie niebieski item po to i mogę go sobie za 750 Justice Pointsów upgrade'ować, czyli to jest połowa poprzedniego kosztu. I jak widzicie, właśnie wszystko tutaj nam się zwiększy, zwiększą się statystyki, no i item level oczywiście podskoczy aż o 8. To jest naprawdę dużo, no i tak jak wiadomo, warto upgrade'ować te rzeczy, których wiemy, że na pewno szybko nie wymienimy, żeby tych Valor Pointsów nie marnować. Chociaż w tym momencie ten upgrade jest tak tani, bo to jest tylko 500 Valor Pointsów, że nie ma takiej straty, że coś zupgrade'owaliśmy, wymieniliśmy zaraz na coś innego i tak jakby te walory przepadły, bo teraz to jest tylko połowa tego, co było wcześniej. No i dobrze, no w takim razie, co by tutaj sobie zupgrade'ować? Mam do upgrade'a na przykład spodnie. I zobaczcie sobie, tutaj kosztuje to tylko 250 Valor Pointsów, czyli w przypadku tych rzeczy za walory to jest jeszcze mniej. Wcześniej to było 1500 za wszystko, teraz za jeden upgrade płacimy 250, czyli 50 za całość, 500 za całość, czyli to jest no 1/3 tego, co było wcześniej, czyli naprawdę, naprawdę warto się w to pobawić. I zobaczcie, od razu rosną nam statystyki, tutaj zręczność, niezręczność, stamina i tak dalej. Robię upgrade'a jednego za 250 i drugiego za 250, czyli łącznie całkowity upgrade itema, czyli 8 item leveli, to jest tylko i wyłącznie 500 Valor Pointsów, to naprawdę można szybko zdobyć. Mamy cap tygodniowy 1000 Valor Pointsów, więc możemy sobie dwa itemy maksymalnie wtedy upgrade'ować, czyli to jest 16 item leveli łącznie i to jest naprawdę spora różnica. Jeśli chodzi na przykład o to, że nie wiem, brakuje nam tam gdzieś na rajdzie DPS-u, czy heal'a, czy czegoś, takie upgrade'y właśnie bardzo dużo pomagają. No i to było na tyle, jeśli chodzi o ten krótki filmik. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!